Człowiek włosy przygotował, makijaż, ubrał się, zrobił sobie siedzisko z poduszek i co? I Lili się obudziła, więc będzie mi towarzyszyć. Idę po nią. Cześć, witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale i na samym początku zachęcam do subskrypcji, dzięki temu żaden film Cię nie ominie, a my mamy właśnie, to znaczy ja jakieś 15 minut, bo zbliża nam się pora karmienia, więc tutaj moja Lili będzie sobie szeleściła, takie, że tak powiem, uroki, gumka do włosów musi być, a dzisiaj przychodzę do Was z filmem. Czy dziecko zmienia wszystko? Przemyślenia młodej mamy. Jest to temat, który tak naprawdę wyszedł od Was na moim Instagramie. Kiedy jakiś czas temu się pytałam Was, jakich filmów chcielibyście zobaczyć, miałyby być to właśnie przemyślenia, więc dzisiaj sobie rozpisałam, jaki temat chciałabym poruszyć, o czym tutaj powiedzieć, plus są to też Wasze, wyszło to też z Waszej inicjatywy. Oczywiście mój Instagram, link do mojego Instagrama zostawiam Wam na dole. I teraz tytułowe pytanie, czy dziecko zmienia wszystko? Jak dla mnie, absolutnie tak. Naprawdę, nic już nie jest takie samo. Dla niektórych jest to czasem troszkę w negatywną stronę, czasem tylko w pozytywną. Moim zdaniem życie z noworodkiem, z niemowlakiem, szczególnie z noworodkiem, na samym początku to jest taka sinusoida. Raz się czujemy dobrze, raz źle, raz nam się coś dzieje, raz jest super, raz i noworodek ma dobry dzień w cudzysłowie, czyli na przykład nic go nie boli, wszystko jest dobrze, drugiego dnia troszkę się gdzieś tam jakaś rutyna, którą próbujemy ułożyć, sypie, ale od początku. I chyba taka najtrudniejsza myśl, sytuacja, z którą musimy sobie poradzić na samym początku, kiedy ten mały człowieczek jest już z nami w domu, to moment, w którym zdajemy sobie sprawę, że on jest zależny tylko od nas. On sobie bez nas nie poradzi i ze względu na to, że on jest zależny od nas, to my nie jesteśmy już, wiecie, same. Czy ja jako kobieta, czy ty jako mama, jako kobieta, nie ma już, że Laura pójdzie sobie teraz tam, pójdzie sobie tam, zajmie się tym i tym. Każde wyjście to jest wyprawa. Jeśli karmisz piersią tak jak ja, to w ogóle jest to rzecz, którą trzeba, że tak powiem, ustalić, kiedy mamy ten moment na wyjście. Wiadomo, to można zastępować butelką i tak dalej, ale ja na przykład staram się tego nie robić, nie robię tego generalnie, więc każde wyjście to jest zaplanowane wyjście, czy moje na przykład na paznokcie, czy też miałabym wyjść z Lili, no to też jest dla nas mini wyprawa, mniejsza lub większa, ale zależy gdzie jedziemy, chociaż z czasem to już człowiek się uwija w 5 minut, ale na pewno do tego trzeba się przyzwyczaić. I ze względu na to, że dziecko naprawdę zmienia wszystko, zmienia przede wszystkim Wasz pogląd i Wasze życie, bo ja widzę po moim życiu, jak bardzo moje myśli i wszystko jest ukierunkowane wokół Lili. Nie da się bez niej nic zaplanować, bo ona teraz jest jakby no najważniejszym priorytetem w naszym życiu. Chcąc, nie chcąc, czy komuś będzie ciężej, czy lżej, dziecko zawsze będzie w Waszym życiu takie maleńkie, najważniejsze i będzie, no tak jak mówię, nic już nie będzie można sobie ustalić od tak. Więc na pewno do tej myśli trzeba się przyzwyczaić. Także wydaje mi się, że bardzo dobrze jest, kiedy mamy czas do momentu pojawienia się dziecka na świecie, przygotować i psychicznie, i mentalnie. Wiem, że do pewnych rzeczy nie da się przyzwyczaić, potem tak jest taki szok, że nagle nie wstanę sobie i nie idę umyć głowy, tylko umyję ją za 5-6 godzin albo w ogóle jednego dnia. Więc wydaje mi się, że też fajnie, jeśli macie swoje jakby ambicje, cele życiowe spełnione. Przynajmniej ja widzę to z mojej perspektywy, że dla mnie było to mega ważne i jest. Kiedy na przykład moja siostra mówiła, że o, pewnie już nie pamiętasz życia przed Lili. Ale właśnie bardzo dobrze pamiętam. Super z mężem spędziliśmy te x lat. Podróżowaliśmy, wyjeżdżaliśmy. Co roku byliśmy praktycznie na wakacjach. Zwiedziliśmy piękne miejsca, dzikie, mniej dzikie, Europę, Dominikanę. Byliśmy na wielu wyjazdach. Spędziliśmy tyle wieczorów razem, że po prostu już nacieszyliśmy się też sobą. Wiecie, o co chodzi. Ja też gdzieś tam spełniłam swoje marzenia zawodowe i myślę, że to był właśnie taki idealny moment, kiedy pojawiła się Lili w naszym życiu, kiedy ja nie mogę mieć o nic pretensji do siebie, że na przykład, wiecie, nie zdążyłam czegoś zrobić albo chciałabym coś zrobić. Oczywiście dziecko nie jest żadnym zakończeniem jakiejś kariery, jakiegoś życia wcześniej, ale na pewno, tak jak już Wam właśnie wspomniałam na początku, jest ono zupełnie inne i priorytetem jest i będzie dziecko.
I z perspektywy mojej, dla mnie bycie z Lili w domu jest naprawdę moim najlepszym czasem w moim życiu. Dobra, może jeszcze fajny był ten okres studiowania tej licencjatu, kiedy sobie trochę pracowałam, trochę studiowałam, trochę imprezowałam, spotykałam się z koleżankami, chociaż ja nie byłam jakąś imprezowiczką, ale człowiek z domu bardzo dużo wychodził, nacieszył się tym czasem wolnym. Drugi mój ukochany okres w życiu to był czas ciąży, to był w ogóle najpiękniejszy czas, wiadomo, każdy okres ma swoje minusy. Ale generalizując moje życie w ciągu tych 20 paru lat, już nieważne ilu, no to faktycznie były to dwa najlepsze okresy. A teraz, kiedy jestem z Lili w domu, to jest to mój trzeci, ale wydaje mi się, że top 1, jeśli chodzi o mój taki życiowy czas, taki czas, kiedy... No właśnie, jakbyście sobie mieli, wiecie, wyróżnić taki najważniejszy, najfajniejszy okres w waszym życiu, kiedy coś było najlepsze, to dla mnie to jest ten moment. I wiem, że niektórzy sobie mogą pomyśleć, że ja tutaj słodzę i nie wiadomo co, i potem człowiek sobie myśli, że jest tak super, a nie jest... Słuchajcie, ja nie jestem tutaj po to, żeby zaspokoić wszystkich potrzeby i żeby opowiadać wam, nie wiem, jakieś niestworzone historie. Ja wam po prostu mówię tak, jak ja czuję, tak jak jest w moim życiu. Jestem najszczęśliwsza na świecie, po prostu jestem. Chociaż taką wiadomość dostałam jedną chyba na 100, że gdzieś tam, ej, że gdzieś tam słodzę i ktoś sobie może nie zdać sprawy, że jest ciężko. Wiecie po moich wszystkich filmach, że mówiłam wam o momentach, kiedy było ciężko. A to, i to też mówiłam na moim Instagramie, że ja generalnie nie jestem typem, który narzeka. Po prostu mam taki charakter, że nie narzekam, nie rozwodzę się nad jakimiś małymi rzeczami. Nie przeszkadza mi to, że przed chwilą wylałam zimną kawę Entą z kolei, że nie piłam ciepłej herbaty, że nie zjadłam ciepłego obiadu. Jak nie mam ciepłej herbaty, to biorę sobie termos i idę na spacer. Ja raczej jestem taka, że szukam rozwiązania, jeśli coś mi nie pasuje. I oczywiście na samym początku było się ciężko do tego przyzwyczaić, że nie wiem, jest 15, a ja jestem w piżamie, albo dwa pierwsze tygodnie spędziłam w piżamie z lejącym się mlekiem i tak dalej. No ale co ja sobie, wiecie, myślałam, i też musicie się do tego przygotować, że nie ma co sobie wyobrażać, że każdego dnia będzie super i idealnie. Ale tak jak mówiłam, nie jestem typem, który narzeka. Ja jestem okropnie, może okropnie to złe słowo, ogromnie wdzięczna za to, że mam zdrowe dziecko, że mam męża, że mam już rodzinę. I wiecie, no i nie ma rzeczy, która mogłaby mi tutaj sprawić, że będę się nad sobą dołować, bo nie wiem, bo Lili mi nie dała ugotować obiadu i tak dalej. Tak, nie gotuję jeszcze dwudaniowych obiadów, bo nie mam na to czasu, nie wiem, czy będę miała. Ale, że tak powiem, trudno. Najważniejszą osobą w moim życiu w tym momencie jest właśnie Lili i mój mąż. Cieszę się, że ich mam i nie jestem tutaj po to, żeby narzekać, i też nie jest w moim życiu tak źle, żebym miała, wiecie, teraz się rozwodzić nad tym, że nie wiem, że... No nawet nie mam pojęcia co, także dziwna była ta wiadomość, ale tak, no po prostu jest to najlepszy okres w moim życiu. I teraz trochę porównując to, jak było w pierwszym miesiącu, jak wam opowiadałam, w życiu z noworodkiem, no to teraz zdecydowanie ten czas jest jeszcze lepszy, bo Lili jest na maksa kochana, jest taka kontaktowa, ciągle się śmieje, cieszy, gada jak najęta. My mówimy, że jak tata wróci z pracy, to po prostu i mama go zagada, i Lili go zagada, więc będziemy obie po prostu gadały i opowiadały, co dobrze działo w ciągu dnia. A więc jest przykochanym dzieckiem, które płacze tylko w trzech sytuacjach. Kiedy chce się przytulić, kiedy chce jeść, kiedy chce spać. Także jak ja nauczyłam się już reagować na jej potrzeby, to w ogóle nie mamy, że tak powiem, problemu, stresu z tym, że płacze i nie wiem, o co jej chodzi, lub też, nie wiem, jest mi ciężej ją uspokoić. A właśnie w tym drugim miesiącu i teraz niebawem zacznie się trzeci. Już jest naprawdę idealnie, bo rozumiemy siebie bez słów. Plus to, że ona już jest taka kontaktowa. Iluś? Taką jest kontaktową dziewczyną. Ojej! Taką jest kontaktową dziewczyną, że przebywa z nią ta sama radość. I jak sobie myślę teraz, jakbym miała sobie, nie wiem, powiedzieć taką jedną rzecz, która się zmieni na pewno, od kiedy jestem z Lili w domu, to na pewno to, że będę miała milion zmarszczek tutaj, bo wiecie, no pracując też miałam dużo radości z dziećmi w pracy, ale tyle razy dziennie, ile ja się uśmiecham teraz, będąc z Lili w domu, to naprawdę mam zacież cały czas. A nie wiem, co to będzie, jak ona się będzie tak śmiała w głos i będziemy się wzajemnie rozbawiać do łez, to naprawdę, jedyne co to mi przyjdzie, to zmarszczki.
I mam już tak, wiecie, w tym drugim, trzecim miesiącu tak fajnie ustalony taki plan dnia. Zresztą nagrywałam wam naszą poranną rutynę. Spacerek, całusy, przytulanie, gadanie, czytamy książeczki. On uwielbia oglądać obrazki w książeczkach. Wszystko już dotyka rękoma, wszystko ją ciekawi, interesuje. Jest taka, wiecie, pogodna, taka zainteresowana światem, więc wiemy, co robimy każdego dnia, jak to wygląda, wiem już, kiedy śpi, kiedy nie śpi, kiedy będzie niewyspana, jeśli minie drzemka, więc takie porozumienie się bez słów jest mega ważne i myślę, że to też sprawia, że to macierzyństwo wraz z mijającym czasem jest coraz łatwiejsze. I pytałyście też o czas dla siebie i teraz ja właśnie się zastanawiałam, co to znaczy ten czas dla siebie. Jeśli chodzi o na przykład wyjścia na paznokcie, to tak, wychodzę na paznokcie i raz na, nie wiem, 3 miesiące wychodzę do fryzjera, to na pewno. Czasem zdarzy się tak, że to ja idę na zakupy w sobotę wieczorem, kiedy już na przykład Lili nakarmi i wiem, że te 1,5 godziny, 2 będzie, nie będzie głodna, no to ja jadę na zakupy gdzieś tam do Lidla, do Biedronki. Ale to wszystko, bo tak naprawdę ja nie mam potrzeby, jak na razie przynajmniej, wyjścia samemu. Ja też nie jestem osobą, która uwielbia spędzać czas poza domem, czy uwielbia chodzić po galeriach na zakupy. Ja uwielbiam zakupy online, ja wszystko kupuję przez internet. Ja nie lubię galerii, a Lili to już w ogóle, jak jest w Biedronce, bo gdzieś tam wpadam po masło, mleko i tak dalej. To dosłownie biegam między alejkami, bo jej jest pewnie, nie wiem, gorąco, niewygodnie albo chce już na ręce, bo myśli, że jest w domu, nie wiem. Ale nie wytrzymuję właśnie w sklepach, więc tylko właśnie biegnę po tej Biedronce, jak coś pilnie potrzebuję. No i nigdy nie byłam też taką osobą, której miałoby teraz brakować wyjść, ale jeśli wy jesteście, to faktycznie może to być nieco utrudnienie. Bo trzeba sobie zdać sprawę, że właśnie to dzieciątko jest zależne od was. No, ja nie mam takiego problemu, nie tęsknię za tym, że sama mogłam sobie wyjść. Ja już po prostu nie mogłam się doczekać tego momentu, kiedy ja będę miała się kim opiekować, kiedy będę miała z kim wyjść. Bo ja na przykład uwielbiam spacer, uwielbiam wycieczki, wyjścia i tak dalej. A w czym mi tutaj Lili przeszkadza? Wręcz jest dla mnie motywacją, że codziennie wychodzimy na dwór, codziennie jesteśmy na spacerku. Jeśli mamy samochód, no to gdzieś sobie tam jedziemy kogoś odwiedzić, jakąś koleżankę. Teraz też trzy koleżanki są w ciąży, gdzieś tam w sumie jedna już urodziła, druga za chwilę urodzi. W mojej rodzinie się urodziło jeszcze takie maleństwo jak Lili, jedna też jeszcze już ma synka, więc też jest to taki czas, kiedy wśród moich znajomych jest dużo takich maluszków, no dużo, dla mnie to jest dużo, bo ja na przykład jak się urodziłam, to moja siostra była 7 lat starsza ode mnie. I to ona miała dużo kuzynów, kuzynek i tak dalej. Ja już urodzona 7 lat później nie miałam praktycznie nikogo i byłam taka, wiecie, sama troszeczkę w rodzinie. Wiecie na pewno, o co chodzi, i nie tylko jestem jedyną osobą, która nie miała rówieśników wśród rodziny. Więc cieszę się, że Lili ma znajomych, będzie miała kolegów, będzie miała koleżanki, a ja też mam o czym pogadać i gdzieś tam jesteśmy na tym samym etapie koleżankami i mamy o czym rozmawiać. Mówię bardzo szybko, bo nie wiem, kiedy będzie chciała jeść, więc wiem, kiedy będzie chciała, mam 10 minut. I na pewno też taką rzeczą, do której musiałam przywyknąć, to, że Lili nie śpi za bardzo w dzień. Jeśli ja się z nią położę, to dobra, do tych 2 godzin raz dziennie się prześpi. Tak to po piersi sobie tam, wiecie, na 10 minut przyśnie, ale tak, żebym miała jakieś 3 godziny w ciągu dnia albo zawsze 2 godziny w ciągu dnia, no to tego nie ma. Ona jest antyśpiochem na spacerku, pół spaceru patrzy sobie w niebo, ogląda wszystko, pół się zdrzemnie, ale po wyjściu do domu już jest obudzona. No i nie jest śpiochem, dobrze, że śpi w nocy, całe noce. Ja jestem na maksa wyspana, tak? Ilunia? No ale w dzień nie śpi, więc ja też nauczyłam się spędzać czas razem z nią, robić wszystko z nią. Wtedy korzystam z kosza Mojżesza albo z kokona i wtedy po prostu jak rozwieszam pranie, biorę ją ze sobą, jak się maluję, biorę ją ze sobą, jak wyciągam rzeczy ze zmywarki, też jest koło mnie i do niej mówię, rozmawiam. Chyba dlatego ona jest taką gadułą, bo po prostu dużo do niej mówię, ale też zostawiam jej czas na odpowiedzi. Także kończąc już szybciutko, bo mój mały człowieczek już tutaj się niecierpliwi, bo już czas nam leci. Powiedz, to powiem wam tylko tyle, że no, Boże, nawet jak na nią patrzę, to nie miała, czuję, że wiecie, nie, że nie mam prawa, ale no wstyd byłoby mi na coś narzekać, kiedy jestem ze zdrowym dzieckiem w domu, po prostu zdrowie to jest hiper ważna i najważniejsza rzecz, najcenniejsza rzecz, jaką mamy, której nie możemy kupić, więc wstyd by mi było na cokolwiek narzekać, wiecie, naprawdę, więc
No tego u mnie nie znajdziecie, jeśli oczywiście nie ma ku temu żadnych powodów takich naprawdę ważnych, bo tak jak mówiłam, ta niewypita herbatka z rana, albo nie mam jeszcze czasu pomalować, albo o, ubrałam sukienkę tylko do filmu, bo tak jest, na co dzień chodzę w dresach. No i co z tego, no po prostu życie się zmienia, nie ma się co oszukiwać, ale jest to naprawdę najpiękniejszy czas na świecie i jeśli miałabym, bo też chyba o tym mówiłyście, co jest najtrudniejsze w byciu mamą, to na pewno ja się na przykład dużo stresuję. Myślę, że jeszcze się troszeczkę stresuję, czy jej niczego nie brakuje właśnie, że zaraz będzie głodna, że czegoś nie zdążę. Na początku się stresowałam, że mam nieogarnięte w domu, że tu coś leży, tu, że trzeba odkurzyć, ale już pomału luzuję, staram się sobie tłumaczyć, że no nie wszystko da się zrobić i nie wszystko już będzie tak ogarnięte jak zawsze. To jest na pewno coś, do czego muszę się przyzwyczaić i przywyknąć. Myślę, że tak pomału, pomału jakoś to zaczynam wszystko ze sobą łączyć. No i chyba tyle tak naprawdę, co chciałam powiedzieć w tym filmie. Tak się to wszystko właśnie zmieniło. Mam nadzieję, że mniej więcej porównałam to, co działo się właśnie w pierwszych miesiącach, kiedy Lili była noworodkiem, a teraz kiedy jest niemowlaczkiem. Na pewno ta opieka jest bardziej... No, jest to opieka inna, ponieważ Lili też już wymaga czegoś więcej, właśnie poczytania książeczki, poprzytulania, pogadania, ona musi się rano wygadać, bo inaczej to już nie jest sobą, a jak była noworodkiem, to się całymi dniami przytulałyśmy, tuliłyśmy, jadłyśmy, spałyśmy. Dobra, i moi drodzy, kończę, także to by było na tyle w tym filmie, mam nadzieję, że Wam się podobał, oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i widzimy się już w następnych filmach już niedługo, do zobaczenia, pa pa. Machasz?